Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Nawet nie wiecie, jak bardzo jestem wkurwiony sam na siebie, bo nagrywałem dla was odcinek, który już trwał jakieś około pół godziny, kiedy się zorientowałem, że owszem, nagrywam wideo. Nie wróć, że nagrywam audio, ale wideo już niekoniecznie. Więc widzimy się wtedy już, jakby jesteśmy jeden odcinek w plecy. I uwaga, co zrobiłem podczas tego odcinka? Mianowicie, tak jak mówiłem, odkryłem sobie mapkę w tym miejscu. To w ogóle odkryłem też przy okazji kolejne miejsce łaski. I ta mapka odkryła mi cały praktycznie ten kawałek, który był w ogóle zakryty. Co jeszcze? Zawalczyłem tutaj z tym rycerzem Tygla. Udało się go w końcu zabić. Tutaj coś na dole zrobiłem, nie, to nic nie robiłem, tutaj też nie. Do Seli się przeszedłem i ukończyliśmy te tunele. Katakumby też zwiedziliśmy, no i zabiłem tego zgniłego awatara tutaj. Uwaga, ta inkantacja z Fireballem, tym legendarnym, jest cholernie na niego skuteczna. Trzy takie wystarczyły, dwa ciosy i on był martwy. Także mocna rzecz. Bardzo mocna. I uwaga, kolejno, co zgarnąłem z tych rzeczy? Po pierwsze, gdzieś tam w Seli zgarnąłem łuk runiczny, który mogę w sumie użyć już teraz, żeby dostać buffy. Wytestowałem też i niestety, ale nie. Użycie łuku runicznego nie leczy mnie do pełna, tak jak użycie żaru. Tylko i wyłącznie triggeruje efekt wielkiego runu, który aktualnie mam wyposażony. Dalej, co tu jeszcze znalazłem? Czy jakieś znalazłem tutaj rzeczy? Tutaj z tego co widzę, to chyba nie. A właśnie, tutaj miałem ten Smart Smoochie Ramy sprawdzić w poprzednim odcinku. Poprzednim oczywiście nie względem tego, który nagrywałem, tylko który już powinien być. Pokrywa oręż zapewnia efekty użyteczne w walce ze smokami. Stwardniały smar będący mieszanką żwiru. Przegląd do stworzenia. Pokrywa oręż, czyniąc go szczególnie szkodliwym dla smoków. Ten efekt działa przez krótki czas. Kiedy smoki narodziły się ze swoich starożytnych krewnych, straciły kamienne łuski, którymi teraz można zadawać smokom śmiertelne rany. Okej. Dobra. Czy tutaj coś zgarnąłem? To jak mówiłem, właśnie mam pomnożone te wizerunki. Ej, nie. Zdobyłem sobie kolejnego w tych katakumbach, zdobyłem takiego ducha. Tego samego, z którym miałem problem jeszcze przed zamkiem, czy tam przed tym fortem Hate. Duch szalonego żołnierza o dużej muskularnej sylwetce, chociaż stłumił panikę skrywaną w czeluściach hemu, wpada w szał, gdy podburzy go rozlew krwi lub brzęczenie owadu. Ten oszalały żołnierz jest wszystkim, co pozostało po podupadłym gladiatorze. A tutaj coś jeszcze, tutaj nic. Upioną konwalię, czwarty level znalazłem w katakumbach, jeszcze jakieś nagrobne, piąty i czwarty chyba znalazłem. Ponury kamień kowalski, level szósty, wydropiony i dwa albo trzy zdobyłem na czwartym poziomie. Pięć kamieni kowalskich na siódmym levelu wydobytych. Uważa się, że szlifowano nim broń czempionów do wojny z olbrzymami podczas narodzin Złotego Drzewa. Pochodzi z regionu polarnego, dlatego jest w połowie zaszklony. O, ciekawe. Z awatara zdobyłem zielono-pękką kryształową łzę i pękniętą łzę całunu płomieni, czyli przez chwilę zwiększona regeneracja energii oraz zwiększenie siły ataków ognistych. Czy tutaj coś jeszcze? Nie, żmija ogarnąłem sobie z wami akurat, to na szczęście. Tutaj, dzwonek kulisty wydropiłem z bestii w tym tunelu i co mogę zrobić? Mogę kupić kamień kowalski podur na pierwszym poziomie, nice! I na drugim też, i odłamek był z kamienia. Dzwonek kulisty górnika, który niegdyś wydobywał ponury kamień kowalski. Dla jego cieniom bliźniaczej służki, znajdującym się w twierdze okrągłego stołu, by uzyskać dostęp do następujących przedmiotów. Ej, zajebista rzecz. Będę mógł te runy w sumie teraz wydać. Okej, czy jakieś zaklęcie nowe miałem? Czy kupiłem? Nie. Tutaj inkantacji... To zdobyłem za tego rycerza Tygla. Aspekt Tygla Ogon.
Jedna z pradawnych inkantacji złotego drzewa tworzy miękki ogon, który zamaszyście uderza wrogów przed osobą rzucającą. Ładowanie zwiększa siłę. Jest to manifestacja pierwotnej energii życiowej złotego drzewa. Aspekt pradawnego tygla, w którym niegdyś kłębiło się całe życie. Okej. Okay. Przysięga niezłomnych. Kurde, skąd to zgarnąłem? Nie pamiętam. Z czegoś na pewno, dobra. Święty i umiejętność. Przysięga niezłomnych? Umiejętność starożytnych wojowników złotego drzewa. Unieść tarczę, aby nasycić się złotą mocą, zapewniając sobie chwilową niezwyciężoność do użytku na każdej tarczy. Okej, okay, czyli rozumiem, daje sobie buff na święte obrażenia, niekoniecznie na broń, tak? Barykada starczy to już znamy. Jakaś broń nowa wpadła? Nie. Tutaj też nic nowego, też nic nowego, też nic nowego, tutaj tym bardziej nie ma nic nowego, talizman zdobyłem nowy w Kseli. Talizman z ikoną przedstawiającą grupę zamaskowanych postaci zwiększa moc inkantacji. Postacie te to modlące się zgromadzenie, niezłomnie wierzące w to, co niematerialne, tak jak i samotny założyciel ich religii. Czymże jest wiara, jeśli nie aprobatą? No ciekawe. No, aczkolwiek mi to nie jest takie mega potrzebne teraz. Tutaj... No w sumie to nic więcej. Dobra. No i okej. Okay. Jesteśmy we wiosce, więc... Przejedźmy się. Wiadomość. Most i... No. Uważaj na most, dlatego bieganie. Oho, dobra, no to... Może faktycznie... Może lepiej długo na nim nie stać. Dobra, ten aspekt tygle bym wam pokazał, tylko może na jakąś grupkę, bo to jest fajne na grupkę właśnie, żeby to wykastować. Złoty rym, poziom pierwszy, tutaj pojedynczy jakiś ziomek. Nice, jeszcze miałem go w zasięgu. O, jakiś gościu. Nie ma tak cwaniaczku. Jest kamienny świetlik. I kryształowy miecz! Proszę, nowej broni się tu nie spodziewałem. Miecz wykonany z czystego kryształu. Czyn niemożliwy dla człowieka, zaklęty potężną magią. Jego atak wzrasta wraz z inteligencją. Nieodgadnieni kryształnicy mają jeden cel. Chronić swoje kryształy do końca. Jedna z teorii głosi, że tęsknią za powrotem swego stwórcy, który wykuje im nowych towarzyszy. Cięcie z obrotu. Okej, to już znamy. Ciekawe, jak mocne jest to ostrze. Coś się zbliża. Ślepy zaułek. Zajebiście. Okej. Okay. Aha, czyli w sumie przybiegłem tutaj, na drugą stronę tego mostu. W sumie po nic tak naprawdę. Dobra, no to skoro tę część wioski mam ogarniętą, to spróbujmy się dostać tam wyżej. Gdzie wydaje mi się powinno być trochę więcej interesujących mnie rzeczy. A, po prostu tu mnie prowadzą wiadomości. Lilia Micheli. Okej, okay, gościu we mnie rzuca, kurde, jakimś proszkiem, który się zapala po kontakcie z powietrzem. Intrygujące. Kwiat złotolistnicy. Proszę. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Siema? Kim ty jesteś? You're not one of them. Well, what a relief. Oh, goodness me. I'm Albus. An Albinoric, as you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. Sekretny medalion świętego drzewa. Prawa część. If you should meet the young Albinoric Latena, then please give it to her. A
chosen land awaits us, Albinorix. The medallion is the key that leads to the city. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey. But for dear Latena, it is needed to fulfill her purpose. My legs will soon fade, and with them my life. Alas, this is the immovable fate of all Albinorix. Okej, okay, to pogadaliśmy. Okej. Okay. Sierp z kości słoniowej. Sierpu tu jeszcze nie znalazłem. Sierp wykonany z kości słoniowej broni starszych albinauryków. To dowód ich oddania dla świętego drzewa, mimo że nigdy nie stanęli przed jego obliczem. I szybki odskok umiejętności, okej. Okay. Dobra, ten garnek ognia muszę sobie wypieprzyć, bo jest totalnie zbędny. Tak coś czułem, że będzie chciał bardziej atakować niż gadać, ale kurde, dziwne, że tak długo czekał. Chyba, że chciał mnie zrzucić w sumie, to miałoby najwięcej sensu, że tak stał. Okay, mamy tam uzupełnienie flag, w razie czego. Zaraz spróbuję wam pokazać teraz naładowanie tego ogona. W taki sposób to wygląda. Stój tu. Panie dziejaszku. Że właśnie, to mi ładuje, czy ładuje, to mi odnawia flaszki, ale tylko i wyłącznie flaszki czerwone. Kiedy nowy był kurde dziwny. Przeskoczyłem go, po czym nagle w powietrzu obróciłem się o 180 stopni i spadłem idealnie na niego. No nie powiedz mi, że to wyglądało trochę nienormalnie. No ale dobra. Tutaj kolejne grzybki. Zaś mogę przyzwać duchy. Pytanie czemu, bo nie widzę tutaj wrogów. Znaczy poza takimi albinaurykami, no ale oni raczej nie stanowią wielkiego zagrożenia. A czekaj, tam jakiegoś gościa widzę. Okej, okay. Ciekawe, czy to jest ten cały siewca klątw, jak go nazwał Albus. Zobaczmy te przedmioty. Czyli tak, najpierw będzie to tutaj. Ten sekretny medalion świętego drzewa. Połącz połówki medalionu, by móc sterować wielką windą Rold. A, dobra, czyli jest winda Tektus i winda Rold. Użycie medalionu po połączeniu go połówki aktywuje wielką windę Rold, umożliwiającą dotarcie do ukrytej ścieżki. Innymi słowy, tajemniczy medalion doprowadzi właściciela do krainy świętego drzewa Mikeli. Proszę, proszę, ciekawe. Okej, a zobaczmy... Teraz ten kwiatek, który zgarnęliśmy, czyli właśnie tutaj. Lilia Mikeli. Delikatna lilia wodna z czystego złota, która zaczęła blaknąć i więdnąć. Kwiat symbolizujący wiarę w święte drzewo. Ponoć za młodu uwielbiał go niebianin Mikela. Okej. Okay. Dobra. Ciekawe, jak gościu by sobie poradził z ciągłym ogniem wycelowanym w jego pysk. Ouu! O, to jest mini boss, kurde! Ale idzie nieźle. Out. Skubańcze. Dobra, potykamy się w takim razie. No to żeśmy się popotykali, kurde. Szybko poszło. Sękaty talizman tygla, okej. Okay. W sumie ciekawe, czy właśnie... Dalej nie wiem, czy to jest wina tego, jaki ja mam level w niektórych statystykach. Czy to jest po prostu wina tego miecza, czy on normalnie by go tak łoił, nie? Znaczy nie tak kropka w kropkę, wiadomo. Wiadomo, większość damage'a to raczej jest dzięki temu levelowi, no ale... No sam ten miecz i tak bił normalnie po 300 punktów, nie? Ja tutaj biłem tylko leciutko ponad 200 punktów. Więc to nie tak źle chyba, nie?
tutaj. Dom. No shit, Sherlock. O, ugroniczny, miło. Odzyskałem akurat dopiero co zużyty. Okej, okay, tutaj na dole byłem. Tamtędy byłem, bo tam się idzie do miejsca łaski. Okej. Okay. Okej, okay, gdzie może być teraz ta cała latena? No poza tym, że być może właśnie w którymś z tych domów. Z inna osoba, a to niespodzianka. Ja, jeśli chodzi o tą zwinność, no to chyba średnio. Średnio to było zwinne. Nie wskoczy tutaj, chyba że stąd. Pewnie, przeskoczę sobie tak po prostu. Pewnie, nie ogarnię, jak dużo stawiam wiadomości w takich miejscach, nie? Ale dobra, no i co? Co, to tyle? Po prostu przyszedłem zabrać połówkę medalionu i zabić typa? Koniec? The end? Nic więcej? Tak nic a nic? Nie powiem, przyznam, że jestem odrobineczkę rozczarowany. No chyba, że muszę teraz tą całą latenę znaleźć. Co by miało nawet trochę sensu. Tylko pytanie, gdzie ona może być? Tego dzwonka? Wow! Ensza od królewskich szczątków. What? Co jest? Co to jest jakiś atak na twierdzę? Czy atak na mnie? What? Co to był za spell? Gin! Pokonano wielkiego wroga. Niech oczyszczą cię płomienie! Przywierająca kość? To jest broń? Okej. Okay. Gdzie jest ta broń? Tutaj. Jako pięść. Przerażająca broń wykonana z utwardzonej ręki szkieletu. Władał nią Ensza od królewskich szczątków. Dopasowuje się do chwytu i zagnieżdża w pięści. Olgnące stworzenie. Król nie odda ręki. Umiejętność pięść kradzieży życia. Umiejętność pokazująca mistrzostwo sztuki kontroli energii życiowej. Powolny, kontrolowany cios pięścią naładowaną energią, który pozbawia wrogów przytomności, odbiera im zdrowie. Działa tylko na humanoidalnych przeciwników. Proszę, czyli broń z lifestealem. Lubię to. To są dwa palce, to mnie nie interesuje teraz. Czy N? No nie, czekaj, to nie tu. Ensza był w tej odnodze. I nie ma go! Mamy cały set królewskich szczątków. O, czy jest lepszy? O, minimalnie gorszy. Minimalnie gorszy. No ale jednak niestety jest zbyt chujowy, abym chciał go nosić. Zobaczmy. Zbroja ozdobiona złotymi ludzkimi kośćmi. Noszona przez milczących zwolenników ser Gideona Wszechwiedzącego. Stopniowo przywraca punkty życia, gdy ich liczba jest zmniejszona. To dobra rzecz. Mówi się, że kości należą do starożytnego władcy, bezdusznego króla, pana zagubionych i zrozpaczonych, znanego jako Ensza. Okej, okay, to jest to... Na każdym tym jest taki opis. Ciekawe, do ilu mnie to leczy. I ciekawe, co ty na to powiesz, cwaniaku. Oh, my apologies for that nasty business. Ensha got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Ensha is slain and gone.
Finished. Forevermore. Ah, yes. Allow me to tender some advice in regard to the half of the secret medallion you possess. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Aha. Serio, tak totalnie zbył to, że zabiliśmy typa? Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the ruin Laskia. Dobra, odejdź. Kurde, najszybszy sposób, żeby to przerwać. Czy ja już chyba odkryłem takie ruiny? Zobaczmy. Tutaj to były co? Ruiny zguby. Leśne ruiny półludzi. Ruiny smoczego pogorzeliska, ruiny stanicy, ruiny w lesie mgieł, ruiny przed bramą, wioska w wodach przyzwania, ruiny ulicy mędrców. Jak ja w ogóle odkryłem te ruiny? Nie pamiętam. Musiałem chyba przez nie przypadkowo przebiec. Oczyszczone ruiny. Ruiny Laskiar. Okej, dobra. Tutaj. I w jaskini. Kurde. Dobra, czekaj. Jeszcze raz. To było w jaskini na zachód czy na wschód? Na zachód. Od ruin. Okej. Dobra, daj mi to jeszcze raz. Przejdźmy tutaj. W jaskini na zachód, czyli gdzieś tutaj, wzdłuż tego. Czyli też obok tych oczyszczonych ruin. Dobra, no to... dobra, załóżmy, że to będzie gdzieś tutaj, no i... spróbujmy znaleźć te... spróbujmy znaleźć tą... tę jaskinię. O, tu jakiś przedmiot widzę. Książka z przepisami Mistrza Błyskamieni, tom drugi powiedzmy. Okej, okay, co mi to daje? I zresztą minąłem przecież, kurde, przy tych stół kluczowych. Okej. Okay. Zamrażający smar! Ciekawe. Dobra, gdzieś tam. To jazda. Tak? Nie. Nie, czekaj, nie, teraz na wschód idę, no to nie, dobra, nie, to w drugą stronę. Czyli nie tutaj, tylko tu. Właśnie, czy, co mi się taką, co mi się obzdurało, że zachód jest, kurde, na prawo? Mamy ruiny Laskiar. Tutaj z tego co kojarzę, to był jakiś przeciwnik. O właśnie, był też ten. Dobra. Był taki przeciwnik, ale był też... był też teleport, więc spróbujmy się... dostać dalej. Dobra. Taki dupny powinien... o właśnie. Wyjść sobie tutaj. Ja nie wiem co to jest, nie? Szczerze nawet nie wiem czy chcę wiedzieć. Dobra, uspokój się! Serio, upiorna konwalia tylko z tego mi wydrobiła, że to jest jakaś kpina. Tutaj jeszcze coś. Kamień kowalski level 3. Dobra, zobaczmy, gdzie mnie to przeniesie. Wiadomo, mam to miejsce łaski, więc mogę się zawsze tutaj cofnąć i to o wiele szybciej niż bym normalnie się cofał. Jeziorno Liurnia. Aha, zajebiście. Czyli tak, czyli już tutaj mogłem mieć portal, który mnie bezpośrednio przenosi pod kurde to. Zajebiście, naprawdę. Czyli już tak szybko mogłem odkryć portal, który by mnie tam do miejsca łaski przeteleportował. Świetnie. Szkoda, że aktualnie jest dla mnie trochę bezużyteczny.
Dobra, to poszukajmy teraz tej albinauryki. Jaskinia na zachód. Jaskinia, wiadomo, będzie gdzieś w ścianie. Ewentualnie pod jakąś formacją skalną. Tych słoneczników mam akurat aż nadto. Zobaczmy, czy jest tu gdzieś takowa jaskinia. Mamy jakąś jaskinię. Kryształowa jaskinia przy jeziorze, okej. Okay. Przy okazji możemy ją przeeksplorować, a już będzie coś fajnego w środku. I miałem, kurde, dać ten dzwonek tej handlarce. I zapomniałem przez ten atak Enshi. Trudno. Co jest tutaj? Żelasty liść, okej. Okay. No daleko, jeśli chodzi o drogę na dół. Wielki nóż, okej. Okay. Ładnie! Dobra, tu sobie w razie czego leczenie ustawię. Zobaczmy. Nie tutaj. Okej. Okay. Tu? Tak, tu jest zejście. Czy zejście, jest przejście, czy jest zejście, to się za chwilę przekonam. Dobra, chwilowo zamiast pieczęci bym poprosił pochodnie, bo dosłownie chuja tu widzę. A pochodnia może być tu wiele lepszym. Lepszą opcją. Ładnie. No się nie udało tak fajnie niestety na jeden cios załatwić i tego, trudno się mówi. Pączkujący mech jaskiniowy, okej, okay. Tutaj srebrne świetliki. Kolejna skrzynia, zwykła. Talizman włóczni, okej, okay. Czyli zakładam, że po prostu, że buffuje, efekty, że buffuje walenie włócznią. Okej, okay, no tutaj jest zamknięte przejście. Myślałem, że jest dalsze, no ale niestety nie. Tutaj coś wypadło. Kluczowy kamień, okej. Okay. Okej, okay, czyli albo muszę znaleźć... Ale nie no, nie, nie no, nie ma takiego. Dobra, no to albo jest tutaj gdzieś przejście, którego jeszcze nie widziałem. Duża kość bestii, 3 sztuki. Dobra. Do schowka poleciały. Albo tu jest gdzieś ukryte przejście w ściance. Albo muszę się zdać na szczęście i, kurde, zaskakiwać na kolejne półki skalne. No i chyba właśnie będę musiał pójść w tę drugą opcję. Okej. Okay. Kurde, jak w DS-ach 2 i kiedy muszę iść, kiedy już trzeba iść do tego miejsca przy tym, z tym nurkiem mroku. To też trzeba uważać, się skacze. O, krystaliczny mech jaskiniowy. Kolejna nowa rzecz. Dopóki jest chwila spokoju, przejrzyjmy sobie te rzeczy. Zobaczmy tutaj. Mech o słabej luminescencji, upstrzony drobnymi żółtymi kwiatkami, rosnący w ciemnych jaskiniach. Używa się go głównie do tworzenia perfum. Albo mech o słabej luminescencji z cętkami drobnych kryształów, rosnących w ciemnych jaskiniach. Należy do mchów posiadających wyjątkowe właściwości lecznicze. Okej. Okay. Good to know. Tutaj to mogę zabrać? Nie. A ty czym, kurwa, jesteś? Nie wiem, ale piję za twą śmierć. Byłoby fajnie, jakby mi teraz zwrócił w ogóle flaszkę, nie? Jeden, drugi albo trzeci, no ale... Niestety, na to nie ma co liczyć. Przed tobą pułapka! O, okej. Okay. Ciekawe, na ile to prawda. A, patrzcie! Skubańce!
No nie powiem. Bardzo zmyślne. Ale widać było przecież to... Tfu! Widać było, że to nie są te, że to nie są kamienie. Więc jak ktoś się mógłby na to złapać? No idea. Dobra, schodzimy po prostu coraz niżej jak na razie. Uważaj na ciemny punkt. Okej. Okay. Ej, teraz się czuję, jakbym był w Subnautice znowu, nie? I w tej jaskini kryształowej. A propos... tego. A propos Below Zero. W sumie tam tylko była ta jaskinia. Miękka bawełna. Ej, ty właśnie, wypróbujmy ją, bo jeszcze... Jak wytworzyłem te bawełny, tak ani razu nie korzystałem z efektu. A użycie jej daje mi właśnie... Po pierwsze wytłumienie kroków, a po drugie... Zwiększa redukcję upadku. Kamień Kowalski level 4. Kawał mięsa i Kamień Kowalski level 2. Okej, znowu... Nawet nie wiem, co to jest. Nie wiem, jak to kurde klasyfikować. Wygląda jak ślimak po prostu, nie? Ale taki, który sobie lubi zionąć kryształem ogniem. Jeden z wielu nieudanych eksperymentów Stefa Bezwózkiego? Może, z tą różnicą, że jeśli jakkolwiek lorowo ustawiać te wydarzenia, no to Elden Ring dzieje się chyba najwcześniej ze wszystkiego. O, wasalny rycerz. O, mordo, patrz, mam tę samą broń. Chodź, będziemy się potykać na ten sam oręż. O, to skubaniec, kurde, uniknął. O, może mi da tę łapę swoją. O, pięknie, pierwszy traf uderzyłem. Troszkę. No. Rdena nie trafiłem niestety tym drugim ciosem. No dobra, ale już po nim. Dasz mi tę łapkę może? Medalion z modrym bursztynem. No i to tyle. Okej, okay, szkoda. Myślałem, że dostanę tę łapkę od niego, no ale trudno się mówi. Może ją w końcu dostanę kiedy indziej. Zobaczmy teraz te dwa tutaj. Wzmacnia kontry unikalne dla broni kolnej. Okej, okay, czyli to jest to samo efekt ten sam co pierścień lwa z DS-ów. W ogóle wyobraźcie sobie, co by było, gdyby tutaj były i pierścienie, i talizmany. I mieć pierścień i talizman na wzmocnienie kontry. Jakie to by obrażenia jebało na pysk, nie? Talizman przedstawiający włócznie i żołnierza. Wzmacnia kontry unikalne dla broni kolnych. Włócznie to standardowe wyposażenie żołnierzy z ziem pomiędzy. Dzięki nim na atak zajadłego przeciwnika można odpowiedzieć równie zajadłym kontratakiem. Tutaj. Medalion z wprawionym modrym bursztynem. Zwiększa maksymalną liczbę punktów skupienia. Żywica ze złotego drzewa zamienia się w bursztyn wyjątkowo ceniony klejnot z ery Godfreya, pierwszego eldyńskiego władcy. We wnętrzu medalionu zaklęto pierwotną energię. Okej. Okay. Dobra, czyli widzę... Opis jest identyko, tylko lekko się różni wyglądem i daje inny efekt, ale zobaczmy. 328 maksimum, a mogę mieć 350, czyli dostaję ile? Plus 32 punkty skupienia, to nie jest jakoś mega dużo. A tutaj dostaję 6, 2 plus 108 do życia. No to ja już, jakbyś miałbym któryś z tych dwóch wziąć, to wolę ten medalion zdrowia niż ten medalion skupienia. I tutaj to jeszcze. Sękaty talizman Tygla. Talizman z kościanego węzła, ukazujący wizerunek różnych istot. Powiada się, że dawno temu wyrósł na ludzkim ciele. Zmniejsza siłę trafień w głowę i zadawane przez nie obrażenia. Pozostałość po udręce pradawnego życia, częściowo zrodzony w degeneracji, w starożytnych czasach byłby symbolem boskości. Teraz jednak w miarę rozwoju cywilizacji coraz częściej postrzegany jest jako symbol nieczystości. Okej. Okay. Okej, okay. I rozumiem, teraz jak już pokonałem rycerza, to gdzieś tu powinna być ta Albina Łyryka, tak? Aha. Yep. Tylko jakby ona nie jest w tej... Szpa śpiącego wilka, ona nie jest w jaskini, tylko poza jaskinią. Ale dobra, fair enough, trzeba przejść przez jaskinię, żeby do niej dojść, więc jest tak jakby w jaskini. Łuk runiczny, kolejny. O, 37 minut na liczniku. Kiedy to minęło? Zajebiście bym też chciał to wiedzieć. Ja się za dobrze bawię, kurde, przy w ogóle Souls-like'ach, nie? Ten czas mi leci tak. Na pstryk palca. Siądę i nawet nie wiem, kiedy mi mija, kurwa, pół godziny, nie? Dobry.
What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Ej, jaki masz problem? To, że ci Ensza coś odjebał, to w ogóle... O kurwa, on jej wilka chyba zabił. Co za skurwiel. To, że ci Ensza zabił wilka, przepraszam za to, to nie znaczy, że ja też coś chcę. Ja ci mam medalion dla ciebie, proszę. Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I have no choice. But to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm Latena. An Albinoric, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presume the worst. Seeing that you're another tarnished like that all-hearing brute, I hope that you will forgive me. Okay, pogadamy trochę bardziej. The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do. Even if I must say farewell to my wolf Lobo. Will you show me the way? To the land of Mikola's Halig tree. If you accept, I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion's other half. Okay. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Erdtree, in Castle Sol, on the mountaintops of the Giants, accessible by the Grand Lift of Rold. Okej, okay, ale to mamy problem. Bo skoro druga połówka jest w zamku Sol, na ziemiach olbrzymów, gdzie mogę dostać się tylko winą Rold, a mam medalion, który umożliwia mi w ogóle aktywację tej windy, a raczej połówkę tego medalionu, no to, tak trochę to jestem w dupie, jeśli mam być szczery. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. My better half. I will go with the tarnished, so that our journey will not have been in vain. Forgive me, Lobo. Call upon me when needed, and I will fight at your side. Okej, okay, to jest ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałem. Myślałem, że właśnie teleportnie teraz do tego. Do twierdza, nie, że się zamieni w popiół. Czy tam w prochy. Odejom. Kurde, czemu nie mogę jakoś wskrzesić tego wilka? Przecież tyle jest, kurde, zaklęć. Nie ma jakiegoś trochę nekromantycznego, które by wskrzesiło wilka? Kurde, pokaż mi ją. Dobra, tu bym sobie po pierwsze w ogóle wrócił do Meduzy, ale pokaż mi ją. Użyj, aby przyzwać ducha albinoryki Lateny. Rzadki przypadek osoby, która postanowiła dobrowolnie stać się duchem. Latena słynęła ze swoich umiejętności magicznego łucznictwa, jednak po tym jak straciła swojego wilka Lobo, nie może ruszyć się z miejsca, do którego została przyzwana. Aha, dobra. Czyli mogę ją przyzwać do walki, ale musiałbym cały czas skupiać na sobie uwagę, bo ona nie będzie w stanie się ruszać. Okej, okej. Kurde, niezła akcja się odwaliła. Dobra. Wróćmy się do stołu łaski. No i zobaczmy, po ile będą kosztowały mnie te wszystkie te... A w sumie właśnie, czy oni coś powiedzą pro tego ataku? Okej, on nic nie chce. Od niego wykupiłem póki co wszystko, co mogę, więc na razie nic nie zrobimy. A też nic nowego nie powie, też nic od niego nie kupię. Zobaczmy, czy Rozier może coś powie. Wait, nie tutaj. Do Rozier'a to się szło tamtędy. Ej, ty, właśnie, ale ten typ, kurde, gdzieś zniknął. To zauważyłem dopiero... Znaczy, dopiero, zauważyłem po odcinku, że... Gdzieś wyparował, tylko to nie powiedziałem. Dobra, nic nowego mi nie da i też nic nowego nie powie. Trochę lipa. Gdzie tego typa wywiało, takie moje pytanie? Dobra, jest Fia. Czy ja mam błogosławieństwo Baldachimu?
Nie mam. Dobra, no to może coś powiem. Dobra, no i tam zaś się troszeczkę energii życiowej. W ogóle znaczy, czy to jakiś procent zabiera, czy to są jakieś po prostu ustalone wartości punktowe? A nie, przynajmniej mi zabiera, ale procent z maksymalnego paska. Okej. Dobra, no to nie no, tutaj nie ma co pogadać, tylko mogę te kolejne błogosławieństwa Baldachimu zgarniać, no ale... Niestety, pomimo iż to błogosławieństwo właśnie zwiększa mi równowagę, kiedy tego używam, no to jednak wolę go przy sobie nie mieć, bo ono mi tam, z tego co się gdzieś doczytałem, to ono mi tam jakiś procent zdrowia zabiera, chyba... Nie wiem, 2% albo 5%, mały procent zdrowia, ale maksymalnego mi to zabiera. Z paska, ale nie, że zabiera, wiecie, że odejmuje mi, że mi odejmuje z życia, tylko cały pasek po prostu się skraca. Więc wolę to jednak mieć właśnie dla siebie. Mam jedną konwalię trzeciego poziomu, czy ja chcę tym ulepszyć meduzę? W sumie dość często korzystam z tego ducha. No ostatnio nie aż tak często, no ale ogólnie jest spoko ta meduza, więc czemu nie? Czwarty. A piąty. A jolo. Dobra. Na szósty nie ulepszę, ale tutaj mogę nagrobną konwalię wykorzystać, aby tego ulepszyć. Ale czy ja go chcę? No tak średnio, bo on ma kurde strasznie jest drogi ten duch, więc wolę sobie to odpuścić. Ale natomiast Albinę Urykę to z wielką chęcią bym ulepszył. Na drugi level. Na trzeci nie mogę, bo nie mam takiej konwali. To jest w ogóle ciekawe. O, mogę pogadać z nią o czymś. To ciekawe. Zaraz mu zobaczymy. Bo uwaga, mam nagrobną konwalię na poziomie czwartym, ale nie mam na trzecim. Upiorna to sam. Okej, o czym mogę pogadać? I can see how and why immortal essence exists, a spirit under the golden order. I can understand their yearnings, what they become drawn to. Master Hugh said it himself, actually, that I'm no mere prentice any longer. Once again, I'm pleased to make your acquaintance, Roderica, the certified spirit tuner. Miło. O, i kolejny gest dostałem. Spoko. Hugh, coś powiesz a propos? Dobra. Coś o Drejce może... Roderice może powiedzieć. The girl has come a long way. As ever, time and technique have made her stronger. Tis good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice. Or a daughter. Times, that's precisely what she feels like to me. I've gone soft. And it isn't easy. Dobra. Czy mam coś do sprzedaży? No tak w sumie to nie bardzo. Nie mam niczego. No właśnie. Wszystkiego po sztuce. Ale muszę zrobić sobie porządki tak ogólnie. Skrzynki to pochować. Dobra, zagubionych popiołów wojny nie mam, więc nie mogę niczego powielić. Popiołów też nie mam na razie czego na co nakładać. Wzmacniać. Jeszcze nie mam czego. No ale niestety, dopóki tego chociaż jednego trzeciego poziomu ponurego kamienia nie zdobędę, no to jestem w dupie, krótko mówiąc. Ale na przykład mógłbym sobie coś ulepszyć, żeby zużyć trochę te runy. No ale jednak wolałbym, kurde, ten księżycowy wals był ulepszyć, bo naprawdę kusi mnie ta broń. O, i tutaj też ponury kamień kowalski jest wymagany. Dobra, mam trzy te klucze. Tutaj mogłem otworzyć, zdaje się, dalej przejście. Czy to było gdzieś indziej? Drzwi, spróbujcie tego. Ta, super. Tu. A nie, to było tutaj. Dobra. To było tutaj i po lewej powinno być kolejne takie przejście do otwarcia. Dokładnie. Tak, chcę użyć klucza. I co tu odblokowałem? O, poza tym, że wielką kuchnię, no to... Coś jeszcze mamy w skrzynce.
Modlitewnik zabójcy! Intrygujące. Ach, tyłek. No, można sobie ogrzać, jak jest zimno. Albo można komuś podpiec. Jak się wkurzy. Modlitewnik zabójcy. Ale że zabójcy czarnych sztyletów? Czy tam czarnych noży? Czy chuj wie, jak się już oni tam w sumie nazywali? Ale bo w sensie, chuj wie, no bo raz ich tak nazywają, nie? Kurde, co może być w tym modlitewniku? Zobaczmy. Modlitewnik? A nie, to są ogólnie zabójców z twierdzy okrągłego stołu. Można go przekazać kapłanowi, aby skryto sprzedać inkantacji. Nadejście zabójcy i ciemność. Jak herezja? Masz napisane, że to pochodzi, że to są zabójcy złotego drzewa. To jak to może być kurwa herezja? Ciemność tworzy obszar ciemności, który skrywa osobę rzucającą i wycisza kroki, zmniejsza hałas i obrażenia od poupadku. Okej, czyli połączenie... połączenie ciszy i pierścienia kota z Dark Souls. Inkantacja sług dwóch palców, którzy niegdyś służyli w twierdze okrągłego stołu jako zabójcy, tworzy woal ciemności, który skrywa osobę rzucającą. Te inkantacje można wykorzystywać podczas ruchu lub kłócania. Zabójcami byli zmatowieńcy, którzy zeszli ze wskazanej im drogi i zaczęli służyć ciemności pozbawionej łaski. A, ciekawe. Czyli... niby inkantacja sług dwóch palców, czyli sług złotego porządku, ale jednak heretycka. No to kurwa, jak tu odróżnić, który jest który w takim razie? A tutaj całkowicie wycisza kroki rzucającej osoby, ponadto zmniejsza obrażenia do upadków i hałas wywołane przez upadki. Te inkantacje można stosować podczas ruchu. Zadaniem zabójców było likwidowanie zmatowieńców, którzy odrzucili przewodnictwo łaski. Tym bardziej nie wiem, jakim cudem to jest kurwa heretyckie. Skoro ewidentnie jest to zrobione specjalnie w taki sposób, żeby właśnie było to anty, powiedzmy, heretyckie. Czyli co? Powstała heretycka sztuka w złotym porządku, aby zwalczać heretyków? Czy to się kurwa kupy nie trzyma? No tak w sumie to już to zrobiłem. Myślałem, że powiesz coś więcej, panie wszechwiedzący, no ale... nie raczyłeś niestety. Zobaczmy. Dzwonek kulisty ponurego... górnika ponurego kamienia zaoferowany. I zobaczmy. Nice! I to bez limitów! Pięknie! Lubię to. Okej, okay, mogę kupić maksymalnie 32 sztuki tego. To kupmy tego tak z 10 sztuk. Tego tak z 9, żeby było do 10. Ile mi zostało? 18 tysięcy. Dobra, tutaj niewiele już wykupię, ale w sumie ten dodatek był z kamienia, mogę sobie dokupić. O, tak fajnie zużyję. Okej, okay, i w razie czego mogę używać teraz wizerunków Godrika, żeby sobie wykupywać te kamienie kowalskie. Także zajebiście, okej. Okay. Okej, okay, nie mam pojęcia, co ten gość miał na głowie, ale wyglądało trochę jak maska od tej. Jak maska z tego trupa, od którego zgarnęliśmy ten klejnot. Znaczy klejnot, ten klucz do akademii. Well, it's been an age since I've seen a customer. How can I help here at the end of the earth? Ja no nie, stary, no nie przesadzaj z tym krańcem świata. Co my tu mamy? Gnijący krwawy palec. Zębaty chochlik. Liliatriny. Oko. Yellow? Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem. Owoc o soczystym miąższu rosnący na krzewie. Występuje w krainach ogarniętych szałem. Jest wykorzystywany ze względu na jego właściwości usmierzające ból. Jednocześnie jest też groźnym środkiem odurzającym. Kolejne trzy klucze kamiennego miecza. Zagubione popioły wojny, to poproszę. Puste popioły wojny pozbawione wspomnień bitewnych. W ich obecnym stanie nadanie im właściwo...
Puste popioły wojny, pozbawione wspomnień bitewnych, w ich obecnym stanie nadanie im właściwości jest niemożliwe, ale Hugh, mistrz kowalstwa z twierdzy Okrągłego Stołu, może ich użyć do odtworzenia innych popiołów. W ten sposób kopia staje się identyczna z oryginałem. Okej. Okay. Przepisy Fevora. Usypiający smar. Strzała z cennej kości i bełt cennej kości. Okej. Okay. Strzała świętej Triny. Bełt z meteoru, zaklęte rękodzieło wykonane razem z kuszą pełni księżyca, grot zwieńczony błyskamieniem. Ten bełt, niczym spadająca gwiazda, zostawia za sobą piękny ślad, zadaje obrażenia magiczne. Niebieska chusta, okej, taki powiedzmy set niebieskiego wojownika. Fajne, kolejne trzy gałązki ofiarne. Tajemnica mistrza, upiory i wioska oszalałego płomienia. Okej, te informacje na pewno chcę. Okej. Dobra, ja do ciebie za chwilę wrócę i to dosłownie za chwilę dzięki wizerunkom. Ale zobaczmy te jeszcze na koniec te informacje. O, znowu przekroczyłem, kurde, godzinę. Zobaczmy tu. Tajemnica mistrza. Mistrz Seluvis skrywa brudną tajemnicę w piwnicy pośród ruin niedaleko Trzech Sióstr. Okazuje się, że podła kamienna wiedźma często odwiedza to miejsce. Okej. Dobra, jeśli to jest to, o czym myślę, to może chodzić o tę Selenę właśnie przyczepioną do ściany w tych ruinach, które odkryliśmy kilka odcinków temu. Jeszcze muszę dupę poprawić na siedzeniu, bo kurwa, czułeś, jakby mi w nie wrosła. Tu ludzie byli, osłonice było, upiory. Pełzające królewskie upiory i ich wyznawcy są przeklęci. Moce leczenia będą czynić krzywdę zamiast pomagać. Okej, okay, czyli... Pełzające upiory... Aha, dobra, chyba wiem. Chyba chodzi o tych, z którymi walczyliśmy wcześniej, przed tym portalem, który odkryłem. Czyli pewnie jakbym tam się chciał leczyć zaklęciami, to bym się tym tylko zabił. Okej, okay, wioska oszalałego płomienia. Na południe od wielkiej windy Dektu znajduje się wioska oszalałego płomienia, zamieszkana przez chorych. Trzymaj się od niej z daleka. Ja za taką informację wydałem na coś takiego 1200 runów? Are you fucking serious? Okej. Okay. Dobra, no ja myślę, użyję jeszcze tak z jednego takiego wizerunku, powinno mi styknąć wtedy na wykupienie wszystkiego, co gościu ma przy sobie. No ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring, w którym już zajmiemy się, myślę, eksploracją tej właśnie oto akademii, czyli tego powiedzmy Elden Ringowego mini Hogwartu. No ale raczej nie będzie tam tak kolorowo jak w Hogwarcie, a pewnie będzie dość przejebanie. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hey!